Wilkosz 22, Sebastian Herszczan z numer Persasiak 91, Maciej Urtnowski. Dwaj grający trener. Rozpoczęli Gdańszczan. Ale troszkę niedokładnie teraz Gdańszczanie. Jest Domżalski, świetnie się odwrócił i mamy pierwszą bramkę. Jakub Domżalski, druga minuta tego spotkania. Świetnie teraz przeciął podanie Mateusz Osiński. Osiński rozpędza się. Osiński, sam Osiński, jest bramka! Mateusz Osiński czubkiem buta uderza piłkę i pokonuje po raz drugi. Między słupkami Kacper Sasiak wychodzi na piąty metr, ale Daniel Maćkiewicz pokonuje młodego bramkarza AZS-u. Tak chyba zdecyduje się pozostać między słupkami, jednak wychodzi, ale po raz drugi dał się pokonać młody bramkarz. 2-2, niepotrzebne faule tak naprawdę pogrążają jak na razie zespół AZS-u, że Daniel Maćkiewicz będzie miał jeszcze okazję strzelić hat-tricka, ale drugą swoją bramkę strzela Mateusz Osiński, a więc 3-2 prowadzi AZS. To teraz można powiedzieć jasno przekazywał swoim zawodnikom w szatni Wojciech Pawicki. Wznawiamy grę, druga połowa. Osiński, Pawicki będzie uderzał, piłka odbita od Domżalskiego, 4-2 teraz. Myślę, że tę bramkę zaliczyć trzeba Jakubowi Domżalskiemu. Tak jak w tej chwili, już Szklarz ponownie w roli wycofanego bramkarza decyduje się na strzał. Dostawia nogę Daniel Maćkiewicz i mamy 4-3. Daniel Maćkiewicz strzelcem hat-tricka. Wesserling, ależ znakomita bramka! Mateusz Wesserling z woleja w stylu Dominika Soleckiego z Mistrzostw Europy, tylko po przeciwnej stronie. Starają się teraz utrzymać przy piłce gdańszczanie. Nie udało się to jednak zbyt długo, choć jeszcze nawet należąco walczą. Szansa dla Pogoni i piłka w siatce, choć w pierwszym momencie dobra interwencja Kacpra Sasiaka. To ostatecznie piłka do siatki wpada, a strzelcem gola Artur Jurczak, oznaczony wycofany bramkarz w ich szeregach. Szklarz i jest gol, rykoszet, piłka odbiła się od któregoś z Gdańszczan i Szklarz zdobywa wyrównującego gola. Zaraz zobaczymy, czy w drugiej będzie podobnie, tym razem jednak Kacper Sasiak doskonale pół mniej więcej metra do bramki Sasiaka. Maćkiewicz tym razem trafia i Pogoń bliska pokonania AZS-u. Jeszcze szybko czas tego zwycięstwa nie zabierze jeszcze Pawicki. Świetnie Szklarz w ostatniej chwili, ależ błąd Pogoni. No tu mogło się wiele zdarzyć. Jest jednak końcowa syrena. Pogoń 0-4 Szczecin w niebywałych okolicznościach wygryza 3 punkty i wywozi z Gdańska